Także witam, siemaneczko. Zagramy dzisiaj areny. Na start. Młotę w hołotę. Także pogadamy sobie, ponagrywamy. Paladyn. Myślę, że tu paladyn spokojnie. Paladyn spokojnie tutaj wchodzi i jest eleganckość. Dobrze, więc tak. Gniew zemsty, łowca grubego zwierza i trybomłot. Gniew zemsty. Dobra karta, fajna do usunięcia wielu kreatur. Jak mają mało życia. Big Game Hunter może zaskoczyć na arenie, ale niestety on jest bardzo, bardzo znerfiony. Za 5 many tylko i wyłącznie 4-2 statystyki. Oczywiście okrzyk bojowy bardzo dobry walił, ale... Trybomłot też jest spoko, bo trybomłot nam nie dość, że tarczę, to jeszcze prowokację daje. I tak się zastanawiam, czy może jednak ten młot. To jest pierwsza karta, a już taki problem. Jak nie używasz opcji, to unsuń GeForce Experience, bo to gówno kompa zjada. Ale ja muszę ja muszę używać GeForce Experience, wiesz dlaczego? Bo ja korzystam ze streamowania gier, w sensie na urządzenia Shield i do tego jest GeForce Experience potrzebny. Dobra, weźmiemy ten Gniew Zemsty. Z tych trzech kart, siódemki nie, tnące miecze, tańczące miecze, tak se. Pieczęć Światłości bym wziął. Lecimy. Tutaj oczywiście zagramy sobie tą szóstkę, bo jest bardzo dobra. Statystyki i szybciutko ją rzucamy. Tutaj by było dobrze mieć tę prowokację. No z tych trzech kart to darmocy chyba, no bo dar mądrości to bym musiał rzucić na jakiegoś stronnika i dobierać karty. Darmocy weźmiemy, może to nam się przyda przy tradowaniu. Pokora i uczestnik turnieju raczej, no, uroczyste weźmiemy, czuwanko. Tutaj Yeti. Bardzo dobre statystyki, za 4 many, bardzo fajna. Pomsta i ekranowany minibot to są bardzo dobre karty i teraz mam ciężki orzech do zgryzienia. No bo minibot to jest jedna z lepszych dwójek w grze. Siemano Stilgarius. Weźmiemy minibota. Plugawiciel. Nie wiem, czy będziemy liczyć tutaj na smoki, weźmiemy wkurzotrona po prostu. Wow! Co teraz? Sir Płetwin odpada. To jest bardzo słaba legenda na arenę. Ona nam nic tu nie wnosi. Nasze hero power jest bardzo ważne. Ishar, czy jak to tam się... jak się tam czyta? No to kurde, tutaj to jest dobre. No bo tutaj dociągamy kreaturkę. Leeroy? No Leeroy też jest fajny. Jeszcze jak mogę go zbufować. Ale myślę, że taka dziesiątka tutaj więcej problemów zrobi. I CDP Czok się ma. Heniek się ma. Tylko, że to jest... ja nie lubię brać tych legend za 10, wiecie, bo... dostaniecie ją na rękę, martwa karta. Chcecie Leeroya, mówię, to znaczy mówicie na czacie. No Leeroy, gdyby tak agresywnie grać... No bo Jaszara, słuchajcie, Jaszara, tutaj macie taki problem, że dostajecie jakąś tam kreaturę, nie wiadomo jaką. I może być problem taki, że wam wystawi kreaturę, która ma okrzyk bojowy i byście nie chcieli, żeby o nią dostawił. Bierzemy... no to Leeroya może weźmiemy. Dobra. Co teraz możemy zagrać? Weźmiemy tych 5. Do znowu darmocy? Nie, myślę, że nie. Tutaj 4 weźmiemy po prostu z stronnika. Tutaj znowu weźmiemy tego minibota, jest bardzo dobrą kartą. Dzikor nie. Majtek z pokładu Idy. Weźmiemy tą 5. Teraz weźmiemy, czekajcie, Urzotron, Taxę, Syriasz pod heal, tutaj widzący heal, no to tą trójkę wezmę. Wezmę trójkę. Odkupienie, ósemka albo bagienny. Nie lubię tej ósemki. Odkupienie jest całkiem spoko na kreaturach z boską tarczą, na przykład. No i szlam by był spoko na bronie na arenie. Siemaneczko, czemu nie bierzesz tego drawu, który jest OP? Słuchaj, jako gość, który ma już doświadczenie w grach na Bliskonie, na Dreamhacku, myślę, że nie powinieneś w ten sposób tutaj ze mną dyskutować, no. Weźmiemy, moi drodzy, szlamek. Pieczęć mistrzów albo gladiatorka. Pieczęć jest spoko. Gladiatorka. Gladiatorka. Macka odpada. Gladiatorka jest bardzo dobrą... Nie, weźmiemy pieczęć. Tutaj weźmiemy sobie... Szlachetne poświęcenie albo smoczek. Poświęcenie. Obrażenia o zakręt odpadają. Uroczyste czuwanie. Nie, weźmiemy światło w ciemności. Zobaczymy jakaś losowość. Kwatermistrz plus oczywiście rekruci. Bierzemy. To się może udać. No ja muszę znowu światło w ciemności zagrać. Co, ognistego ogara wezmę? Chyba nie. O matko. Mściwy kowal pani jeziora. Pani jeziora, pani jeziora. Ja pierdzielę, ale Lipton. Panią jeziora weźmiemy. Nie mamy konsekracji. Weźmiemy tą czwórkę. Ta broń. Może weźmiemy tą broń albo bombiarza. Teraz co byście wybrali? Broń czy bombiarz? Kurde. No broń tutaj może być tutaj przez kowala zbufowana. Kuźwa, no problem jest. Bomb szajs. No to bomber. Bomberinio. Bomberino już zabrany. Sprzedawca przekąsek. To niezły kąsek. Dobra, to teraz mamy do dyspozycji trójkę albo czwórkę. Yeti jest spoko. Trójka to jest jakiś silence, to jest jedyna opcja. Free Game Huntera nie wziąłem. Equality nie mam. Jak mi da coś bardzo dużego. Weźmiemy sobie sowę. Tutaj wilka weźmiemy. Tutaj weźmiemy tą trójkę. I tutaj weźmiemy chyba jedynkę. Bo jak tutaj gramy jedynka, dwójka agresywnie, szybko, moi drodzy, Leeroy, wryj, boska tarcza, Coco Jumbo i do przodu. No. Gramy. Kurde, dobra, moi drodzy, ja wam przewiduję wynik 14 do 3. 14 do 3. Świętym ogniem. Dobra, szóstkę zostawiamy na ręce, resztę wymieniamy. Siema Dawidek, siema. No to teraz się okaże, co się będzie działo. Siema Asia. Dzień dobry. Pam, 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 pam. Muszę skoinować. Mam co zagrać w następnej. Halo? Halo gra. Halo. Chcesz coś wysadzić? Gotowe. Te obliczenia, słuchajcie, tyle trwały. Zobaczcie, obliczenia tego place'u tyle trwały. Ja nie atakuję w niego. Okej. No to samo by wyszło. I gramy. Jaka ranga na rankedach? Nie gram rankedów. Nie wiem, gdzieś tam 10. Moi drodzy, on mi rzucił tutaj 2-3. Zobaczymy, czy on gra na mechy. Nie. Płomienny chochlik ponownie. Oraz zagra nam gniew. O proszę bardzo. O proszę, jakie zaskoczenie. Gniew nam zagrał. Sprzedawca przekąsek dosyć średnia opcja. To jest też bez sensu. To by było dobrze zagrać tylko plus to. Sprzedawca przekąsek, ja go chilnę. Czekajcie. Dobra, zagram sprzedawcę przekąsek. Serio? Dobra, co my teraz możemy zagrać? My możemy tak, walnąć, hilnąć go. Wtedy byśmy musieli jeszcze zagrać coś. Zagrajmy to. Smoka nie będę miał. Nie mam ani jednego smoka w deku. Więc 2-3 jest bez sensu, lepiej to starczami weźmiemy. 3-4 w tym momencie będzie, ładnie. Zagrajmy w ten sposób. Oglądając to mam wrażenie, że trolujesz. Co ty gadasz? Kurde, gram elegancko. Nie denerwuj chłopa. Nie denerwuj. Zabilibyśmy go. No dobra. Zagrajmy sobie taunta. Dobra, w ten sposób. A nie lepiej to zostawić grę dla profesjonalistów takich jak Bonkol? Dokładnie. No i lewitujący teraz pójdzie. Moi drodzy, 6-6 będzie. No przydałby się tutaj ten... No szasowa by się przydała. Mhm. No trzeba jak najszybciej tego 6-6 pobić. O kuźwa jak? Tylko powiedzcie mi jak. O to chodzi? Okej. O to? Walnijmy w tego. To jest jakaś opcja. Czy już teraz dociągnąć, co ja mogę tam dobrać? Dociągnąć, jak zginie jeden, to za 3. Dociągnę. Dobrze, że dociągnąłem. Dobra. Jak tam blisko on wygrał? No jasne, że tak. Mam smoka 3-2. Wziąłem tego smoka, bo chyba mi się wydaje, że nie. Ale 2-4. Wszyscy będą wypełniać melokondy. Zagrajmy dwie takie kreatury. Siema, dużo ci ominęło? Wiesz co, jakieś 15 minut live'a. Co się stało, że wczoraj dałeś walkowerem Dreamhacka? Stary, są ważniejsze rzeczy, jak na przykład picie wódki. Serio, pio. Ciężka sprawa to będzie, wiecie? Tarczę w górę. Dobra, niech gra. Grając kontra Warlock nie lepiej iść face? Spokojnie, spokojnie. Ale to nie jest tak, stary. Bo ludzie gadają, a bo jak gra z Warlockiem to musisz iść face. No patrz, no jak gościu ma na przykład zoo, no zobacz jakie on ma karty. On ma 3 kochlików, żaby. On ma karty nieprzekraczające powiedzmy 2-3 many, nie? To nie jest też takie łatwe iść face. Stary, to on ciebie zjedzie raz, dwa. Czas rozlać juchę! Szarża! Do walki! Dobre zagranie. Co ja zrobiłem? Ja jebie. Mi się w mózgu pomieszało. Zajmę się tym. Czekam na rozkaz. Serio? No nic. Misplay. Zamyśliłem się. Serio. Bam. No i to jest tak, jak się dostaje taki top deck. Dobry top deck. Bonkol jest po wojaku. Dokładnie. A, no Wojtus, no oczywiście, że tak. On sobie normalnie zoo zrobił. Normalne zoo. No, takie coś. No i co, no i wystawię to, no. Nic już nie zrobię w tej grze. No, tam był misplay. Dobra, już olejmy to. On dużo nie wnosił. Zabicie jednej kreatury. Po prostu gość zgwałcił mnie tymi kreaturkami. Zrobił zoo, no ja po prostu... Wiecie, on wyrzuca kreaturę za 1 many, 3-2. Ja ją muszę wytradować, powiedzmy, kreaturą za 3-4 many, nie? Po prostu... Tempo jest nie do porównania. Liadrin kontra Uter! Będę walczyć z honorem. Mój młot płonie świętym ogniem. Zwycięstwo jest twoje. Tak działa prestiż. Tak działa sława. No, nie wytrzymał tego napięcia, nie wytrzymał. Niestety. Mój młot płonie świętym ogniem. Bonkol oktuje My Summer Car. Później troszkę, no nie... Nie wiem, no gdzieś 12... Po 12. Na pewno gdzieś po południu, tak. Teraz sobie gramy w grę komputerową, słuchajcie, która... Zrzesza ekspertów na czacie. Pam, pam, pam. Czekajcie chwilkę. Jest Full HD. Na Source, jak ktoś chce. Na Source powinno być Full HD i powinno ładnie to wyglądać. Dobra, moi drodzy, gramy. Co my gramy? Wilka nie. Lecimy bombiarz. Ajajajajaj. Ale to i tak nie jest źle, bo... Jak on nie trafił już w niego, to już lepiej, żeby mu w ryj walnął i właśnie tak zrobił. Dobra, co on teraz gra, no? To my Hero Power tylko dociśniemy. No to wilka już zagrajmy. Już nie mam co wyrzucić, to aby tak wyrzucę. Nie, nie piję, wiesz, Franek? No, kurna, w nocy takie patologie były. A, nie chcę mi się nawet gadać. Po prostu... Tak się zastanawiam czasami, co te dziewczyny robią, jak streamują Lola. No ładnie się wytradował, ładnie, ładnie. Twoja matka była burlone. Coś się Bonkol dzisiaj nie ogolił, no troszeczkę. Czego chcieć? Co? Ja chcieć? Ty chcieć? Dobra, zagrajmy sobie tą piątkę w następnej. Chyba, że trójka dojdzie. Stradujemy i będzie spoko. Nie, nie, pomidor, ja, to było u żmija. Będzie My Summer Car, oczywiście, że będzie. Siema, waflu. pam, param, pam, 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 pam. Co on zagrał? Ej, zajebisty deck, nie? Zagrywacie wielbłąda, żeby przeciwnikowi jedynkę wyciągnąć. Brzmi ok. Tyle możliwości. O to chodzi? Pomóżcie mnie! No i kurde, gitara się ma. Hej, hej, siema Speed. Sam jesteś, kurde, taki. Co mi tu takie brzydkości mówisz? Witam. Jak jest w ogóle możliwość zagrać z tobą w jakąś grę? Wiesz co, no na pewno nie Hearthstone'a. Jest możliwość, ja w ogóle będę grał z czatem, w ogóle z całym live'em w jakieś gry połączone z Twitchem. To wszyscy wtedy zagrają. W ogóle Jackboxie myślałem dzisiaj o nowej wersji, już Jackbox 3 wyszedł. Oj tam grupy. Jakie? Co ty Speed? Cię naćpół? Speed, proszę cię. Czemu on tego nie stradował? Nie czaję. Przyjaciel. Wzięliśmy przyjaciela. Łazarzek. Łazarzek. Ale jaki bijem? Tam nie było litera. Boże, ludzie, halo, come on, elo. Gdzie byliście? Jeszcze powiedzcie mi, że Łazarzek miał kurde szarże, nie? To nie ści mnie, normalnie nie ści mnie. Co to jest ten chatbox? Jackbox. Jak Jacek. Jackbox. Jack. Dururu i Leeroy też. Tarira, tarara, tarira, rero, rero, tarero, taririra. Ja niczego się nie boję. Oprócz myszy. No i cóż, i on musi zagrać teraz Hero Power. Tam. Dobrze. Co to jest ten Jackbox? To jest taka gierka, ziom. Czekaj chwileczkę. Trochę Lipton. Chociaż dwóch zginie, mogę dobrać karty. Nie będę cudował z jakąś pieczęcią mistrzów raczej. Zrobimy tak. No i mamy na czwóreczkę, super. Jackbox to jest gra imprezowa, a raczej zbiór gier imprezowych, tak zwanych kanapowych. Możesz się łączyć, znaczy to jest dedykowane przede wszystkim na takie imprezy, że na przykład jest dużo ludzi, wypuszczasz to na telewizorze dużym i macie smartfony i na tych smartfonach odpalacie aplikację i wtedy gracie ze sobą, nie? Dobra, to bym zagrał raczej, bo zostawiając to na stole, no niestety, ale... Możemy problemów się nabawić. No! I to jest taka gierka, że są różne na przykład jakieś śmieszne teksty trzeba napisać, potem wybieracie, który jest najśmieszniejszy, najciekawszy. Widzowie akurat w wersji takiej tutaj na Twitchu, bo ta gra nie jest pod Twitcha dedykowana, mogą wejść, bo grać na przykład będzie tylko ze mną powiedzmy kilka osób, 5-6, a reszta może jako widownia się dołączyć, nie? To by było dobre zdziwko. 12. A może zrobić tak? Może to zagramy. Ale jak to zagram, to nie zagram Yeti. Ja bardzo bym chciał Yetiego zagrać. Sprawdźmy pierw to. Broń w gotowości. Co ty pytasz? To by było dobre z dziką? Co ty stary, weź no time out, do widzenia, weź mi się kurde. Będziesz mnie denerwował. To i w ryj. Ryzykowne. Walimy. Moi drodzy, to jest ten moment, to jest ta chwila, to jest ten czas. Prawda jest moją... I ja jebie. No to liczbę. A może zrobić tak? 15 on ma w następnej. Tyle możliwości. Żeby musiał Leeroya zagrać. Żeby przeżyć. Dobra, zagrajmy tak, bo skąd dwa Leeroye? Jeden był normalnie z wyboru, a drugi był z karty Paladyna. Odkrywasz jedną kartę. No jak ci zagrywa Krakena, no to czego ja się mogę spodziewać? No to jest... No niestety. Przegrałem, choćby nie wiem jak to trafiło tutaj, to jest GG. Bo tego nie zabijemy. Nie no, jedyny układ... No nie, nie ma takiego układu. No nic. Zagramy zaraz następny meczek. I zobaczymy jak nam tu idzie. No wiesz, łatwo się mówi, jak ja już po wyrzuceniu Sowy dostaję taunta, wiesz o co chodzi. Wtedy to można właśnie gadać tak, że trzeba było Sowę zostawić. No może faktycznie pospieszyłem się. Z drugiej strony jakbym jej nie zagrał, to by ludzie mówili: ja pierdzielę, no. Miałeś Sowę zagrać. Miałeś Sowę zagrać, kolego. Co ją kisisz? Co ją kisisz? W Transport Fever już grałeś? Nie, nie grałem. Nie! Mój młot płonie świętym ogniem. Dobra, graj. Trzeci raz, moi drodzy, bombiarz będzie otwierał. Ej, no musi bombiarz trafić, no kurna. No błagam was. No i eleganckość. Spoko, pierwsza tura. To jest też kurde genialna karta za 0. Jeszcze się kombi. Nie ma co gadać. Dawid się nie denerwuje, jest wszystko okej. To jest tylko rogal. To jest tylko rogal. Mam faworki! Faworki tylko tutaj! Mam plany! Wielkie plany! Zagrajmy ostro. Jak on teraz z wachlarzem wyskoczy, to wyłączam Hearthstone'a. Chcesz coś wysadzić? Na na ni na 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 ni na 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 ta da ti ta ta. Do walki! Do walki! Do walki! No cze. Padnij! Moja mama uwielbia twarz. Do walki! No to aby raz się przydało. Osakę dostajesz bana. Na razie trzymaj się. Spadam, siema Bufflu. Dreadlaczek, dostajesz bana, bo masz zaburzenia jakieś emocjonalne? Nie zrozumiałem, o co ci chodziło. No tak? No głupie to. Źle postawiłem trochę tą sowę, mogłem z tej strony dać misplay. No muszę to zagrać. Możliwości. Dobra. Ale on i tak zacząłby od trade'u wilkiem. No wam się chyba coś pomyliło z tą gimbaziadą. Cios, plecy, jasny, zawsze spoko, za 0 many. Usunięcie darmowe. Spoko, przyjąłeś więcej obrażeń. Tak dobrze mówię? Możesz tak grać, ziom. Od razu mocarzem wchodzę. Musi tradeować czwórką i trójką. Siemaneczko, Sznura. Cześć. Czekam na rozkaz. Rupszna, siemaneczko, gra, pomożesz Gwinta? Tak. Na razie nie. Na razie nie planuję powrotu do Gwinta. Ale... Czy dzisiaj nie, na pewno, ale będziemy grać. Co on robi? Czemu on tak zagrał? Co, on jest jakiś nienormalny? No to pozdro. No i co teraz robimy? Czekajcie, teoretycznie, no chyba w rej walimy, bo patrzcie. On w tym momencie traduje tym i ma na stole 6-7. No chyba w mordę bijemy. Dawać, kurczę, lecimy. Portretyzacja tak zwana. Klasyfikacja w portret. Serio? 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 Nie wierzę w to po prostu, no. No nie, no w to po prostu nie jestem w stanie uwierzyć. To się nie wydarzyło. To się nie wydarzyło, kuźwa, no jak można być tak pewnym siebie, że się dobierze coś, czym się przejdzie przez tamta, no. Włodar, do widzenia. Możesz sobie iść na jakieś inne streamy z rakiem, wiesz? Pozdrawiam cię gorąco. Wszystkiego dobrego, życzę zdrowia. Miłego dnia. Dobra, to zagramy zaraz drugą arenę.